Listopadowe zestawienie cen ekogroszków nie przynosi radykalnych zmian. Jest jednak kilka pozycji, przy których ceny zostały obniżone. Zanim przejdę do ich omówienia, wspomnę o Tauronie, gdzie ceny po październikowej obniżce ponownie zostały podniesione. Za tonę trzeba zapłacić około 1800 zł plus koszt dostawy kurierem. Od 100 do 200 zł potaniały ekogroszki w sklepie Pan Groszek. Kilkadziesiąt złotych tańsze są też wszystkie produkty w Sambudrol. W filmie Węglobut o 100 zł. mniej można zapłacić za ekogroszek czerwony i o 50 zł. mniej za ekogroszek żółty. W filmie Gwóźdź ceny spadły od 100 do 150 zł. na tonie. Ekogroszek J30 jest tańszy o 60 zł. W Atex produkty są tańsze o około 150 zł. Klasyk od firmy Petrodom kosztuje o 120 zł. mniej niż miesiąc temu. Supergroszek Standard jest dostępny w cenie niższej o 70 zł. Ekogroszki od Eurohit potaniały o około 50 zł. Ekogroszek Kazach potaniał o 100 zł. i można go kupić za 1650 zł. z dostawą. Link do zestawienia pozostawiam w opisie. Wszystkie produkty znajdziesz również w katalogu na jakiekogroszek.pl. Zachęcam do subskrybowania kanału i zaznaczenia dzwonka, aby być na bieżąco. Dziękuję i pozdrawiam.